Cześć! Ja mówię Paweł, to nasz kanał Fotografia jest fajna. Wielu początkujących fotografów popełnia taki prosty błąd, kupując, zapominając o tym, że zestaw, który kupuje do fotografowania, to jest korpus i obiektyw. I kupuje bardzo dobry korpus, albo dobry korpus. I słaby, albo byle jaki obiektyw do tego. Ja bym Ci chciał zaproponować, żebyś nie kupował tego najtańszego obiektywu. Że po co Ci obiektyw, z którego za miesiąc, dwa czy za pół roku będziesz niezadowolony i będziesz się tego męczył. Nie, sprzedałbym go, ale no kupiłem, to po co drugi? Tak, takie dylematy. Lepiej dołożyć jeszcze trochę, jeszcze z 1000 i kupić dobry, porządny obiektyw na początek. A jaki obiektyw na początek? To właśnie Cię zapraszam na film Obiektyw na początek. Przygody z fotografem. Zapraszam. Wiele tańszych aparatów sprzedawanych jest w zestawie. Korpus i obiektyw. Tak zwany kit. I ten obiektyw zestawowy, dlatego nosi określenie obiektywu kitowego. I to nie chodzi o to, że on jest do niczego. Chodzi o to, że on jest w zestawie. Ale prawdę mówiąc, to jeśli producent składa taki zestaw, chce jak najbardziej zachęcić do jego kupna. Wow, tu masz korpus, tu są jakieś tam parametry korpusu, a od razu masz razem z nim obiektyw. I ty to wszystko ode mnie dostaniesz za... I tu jest jakaś tam... Czy jest zorka? I to wszystko jest za jakąś tam kwotę. I żeby tą kwotę, prawdę mówiąc, tak zamknąć w jakiejś rozsądnej wartości, ten obiektyw jest z tych najtańszych obiektywów. Moim zdaniem specjalnie robionych do tego, żeby można było takie zestawy składać. Obiektyw, którego w sumie to bardzo mało albo prawie nikt nie kupuje osobno, chociaż niektóre z nich są dostępne osobno, czyli można je kupić tam w granicach 800, 1000 zł jako sam obiektyw. Natomiast ja uważam, że jeśli decydujesz się na zakup swojego pierwszego aparatu, to popatrz nad trochę lepszym obiektywem. Po co wydawać 800 czy 1000 zł w zestawie? To może być 400, to może być naprawdę nieduża stosunkowo kwota, skoro i tak ten obiektyw za jakiś czas okaże się, że nie spełnia Twoich oczekiwań. Ja niedawno sobie zrobiłem taki własny test. Wziąłem taki obiektyw kitowy i porobiłem zdjęcia obiektywem kitowym i takim troszeczkę lepszym. No i wrzuciłem je do komputera, jak obejrzałem, mówię, No i te zdjęcia z obiektywu kitowego musiałem leciutko wyostrzyć, po to, żeby uzyskać taką samą jakość, jak ze zdjęcia, które z obiektywu tego lepszego. Ja zrobię taki porządny test kiedyś, jak się zbiorę i zrobię taki test, obiektyw kontra obiektyw. Ale w tej chwili to ja robiłem to tak dla siebie i... No, nie nadaje się do tego, żeby z tego zrobić film, natomiast wnioski się nadają jak najbardziej. I wyszło mi, że niestety to jest tak, że te obiektywy najtańsze wymagają lekkiego wyostrzenia, ponieważ one mają i słabsze soczewki, słabsze powłoki, po prostu są słabsze. I ja bym zaproponował, że jeśli kupujesz korpus, nowy, porządny korpus, to warto rozejrzeć się za obiektywem. I jakim obiektywem? No, jeśli kupujesz lustrzankę, co dzisiaj staje się coraz mniej sensowne, ponieważ jeśli weźmiemy taką samą funkcjonalny aparat, bezlusterkowy i lustrzankę, o tej samej funkcjonalności, o tych samych parametrach, to okazuje się, że bezlusterkowiec zrobi się tańszy w tej chwili. No nie jest, no oczywiście, że jest tańszy, ponieważ jest mniejszy, mniej plastyku, mniej tych nakrętek od butelek trzeba było zebrać, żeby zrobić ten korpus. W związku z tym musi być tańszy, a nie ma lustra jeszcze w środku, czyli tam pewnej mechaniki, która chodzi, migawka jest bardzo często już też mieszanką mechaniczno-elektroniczną, w związku z tym też jest uproszczona. Ale dzięki temu, że ma mechaniczno-elektroniczną część, co często można używać elektronicznej migawki, ta migawka też będzie miała większą trwałość.
Powinna mieć, przynajmniej teoretycznie. Więc coraz mniej sensowny jest zakup, zwłaszcza amatorskiej lustrzanki. Natomiast jeśli kupisz amatorską lustrzankę, no to słowo nie dostaniesz. No, dostaniesz jakieś obiekty w granicach 18, przemówimy o APS-C, a skupię się o amatorskim sprzęcie APS-C, czy obiekty w granicach 18, 55, ze światłem 3,5, 5 i 6. No, może to być 15-45, może być to 16-80, też z takim samym światłem. Te obiektywy, no, jak powiedziałem, one nie są najgorsze, ale mógłbyś mieć coś lepszego. I co? No na przykład mógłbyś kupić taką, możesz sobie wybrać taką Sigma 18-35 ze światłem 1,8. Nie jest tania, bo to jest w granicach 3300 zł kosztuje. Natomiast znam miłośników tego obiektywu, którzy mówią, dopóki Sigma nie zrobi go w wersji do bezlusterkowca, to ja swojej lustrzanki nie zostawię. Nie ma możliwości. To jest obiektyw, dla którego ja nie zostanę przy tym, co jest, choćbym miał tu się zestarzyć z tym razem aparatem i obiektywem. A człowiek, poznałem człowieka, który powiedział, nie, to mi... Miałem, sprzedałem, nie leżał mi całkowicie. 18-35 to jest bardzo krótki zakres ogniskowy. Wąski. Ja bym preferował, zachęcał cię do tego, żebyś nakupił trochę szerszy obiektyw o większym zakresie, ponieważ ten zakres wąski ogniskowych jest bardzo dobry dla osoby, która wie, co chce zrobić. Czyli jeśli chcesz być fotografem, reporterem, to ten wąski zakres ci nie będzie przeszkadzał. Natomiast jeśli jesteś otwarty na to, jaką drogą fotograficzną pójdziesz, to lepiej mieć trochę szerszą ten zakres. Czyli na przykład, jeśli jesteś, kupujesz sobie lustrzankę Canona, to masz sprawdzonego. W tej chwili są chyba dostępne trzy wersje. Obiektyw Canona 18-135. Są trzy wersje z silnikiem standardowym, silnikiem STM i z silnikiem Nano. Osobiście tego Nano nie używam, natomiast zawsze polecam STM. To jest kwota w granicach 2700. Muszę spojrzeć na notatki. 2700 za taki obiektyw. Bardzo przyzwoity obiektyw. To nie jest wybitny obiektyw, ale to jest bardzo przyzwoity. 3,5, 5,6 na długim, na 135, to jest naprawdę przyzwoicie. I robiłem, używałem tego obiektywu, robiłem nim zdjęcia. Warto. Warto zamiast kitowego jego używać i będzie zadowolony przynajmniej przez dłuższy czas. A jak okaże się, że w efekcie byś chciał coś nowszego, to się okaże, że i twoja lustrzanka już się w tym momencie zastarzała i będziesz zmieniał całkowicie i korpus, i obiektyw. Jeśli wybrałbyś Nikona, to jest taki Nikon 18-140. Nie, to jest Zetka. A nie, w Nikorze nie ma takiego obiektywu w tej chwili do lustrzanek Nikora. Ale lustrzanki Nikona to już tak... Nie, no da się jeszcze nową kupić, ale w sumie to i tak prawdopodobnie wybierzesz bezlusterkowca. No, możemy wybrać Nikona Z50, bardzo fajny aparat, czy Canona R50. Zbieżność numerków jest całkowicie przypadkowa, natomiast zbieżność jakości parametrów aparatów jest bardzo zbliżona, bardzo podobna i nie jest przypadkowa, ponieważ one są kierowane do tego samego odbiorcy, który jest wymagający, czyli chciałby mieć coś przyzwoitego w jeszcze całkiem przyzwoitej cenie. Czy możesz wybrać to rzeczywiście Sony z 6400 lub 6700, jak się szarpniesz na taki aparat APS-C bezlusterkowy, które też 6400 też jest jeszcze w bardzo przyzwoitej cenie, który też mogę ci polecić jako naprawdę dobry wybór. No i co do nich masz? No, do nich, jeśli wybrałeś Sony, to możesz sobie wybrać do niego Sigma 1850 ze światłem 2,8. Model, który był produkowany raczej dla lustrzanek już od, nie wiem, kilkunastu lat. Sam używałem tego w wersji dla lustrzanek obiektywu i uważam, że to jest bardzo przyzwoity, bardzo dobry zoom. On co prawda nie ma stabilizacji, tak jak niektórzy zarzucają, ale on nie ma stabilizacji. Ale w sumie to on był przeznaczony jako reporterski obiektyw do APS-C.
czy no do APS-C, czy do lustrzanek, czy bez ustrykowców. W związku z tym reporter w efekcie nie używa stabilizacji, ponieważ nie robi obiektów, które nie używa czasów tak długich, że poruszy mu się zdjęcie z powodu poruszenia ręki. Poruszy mu się zdjęcie, ponieważ mu się obiekt poruszył. W związku z tym w nim ta wada braku stabilizacji w obiektywie nie jest straszna, zwłaszcza, że jeśli kupisz Sony, to będziesz miał stabilizację w matrycy, zwłaszcza w 6700. Jeśli natomiast wybrałbyś Canona lub Nikona, no to Canona masz nowy obiektyw 18-150, 3,5-5,6 ze stabilizacją, bla bla i tak dalej. Obiektyw o bardzo przyzwoitej jakości. Niedawno miałem przyjemność fotografować właśnie dokładnie zestawem Canon R50 z obiektywem 18-150. I to jest bardzo poręczny sprzęt. Mały, fajny. Jednocześnie aparat daje Ci duże możliwości, a obiektyw masz od takiego szerokiego kąta, czyli tych 28 mniej więcej stopni do 150, co odpowiada no naprawdę 200, gdzie w międzyczasie masz bardzo fajną portretową odległość, a przy 5,6 na długim kącie, jak wyciągniesz te 150, 100 nawet wyciągniesz, ogniskową użyjesz, to naprawdę portrety wychodzą bardzo sympatyczne, bo już masz dobre odcięcie tła i to jest naprawdę bardzo fajny obiektyw. Zwłaszcza po tym, jak no mówię, miałem możliwość poużywania go przez kilka dni i stwierdziłem, że podoba mi się. Podoba mi się zestaw. Może to nie jest zestaw dla mnie osobiście, natomiast jako zestaw dla początkującego fotografa ten korpus z tym obiektywem zamiast kitowego, czyli 18-150 Canona, jest naprawdę bardzo dobry. Jeśli wybierzesz Nikona Z50, to u Nikona jest 18-140. Bardzo podobny obiektyw. 18-140 jest światem 3,5-5,6. Tak samo masz 140 na długim końcu. On też bardzo podobnie kosztuje, bo to Canon 2700. Nikon ciut taniej, to jest niecałe 2700 kosztuje, ale to są obydwa obiektywy, które są w ciemno warte polecenia. Zwłaszcza, że ja uważam, że znaczy to jest tak, dawno temu mój ojciec kupował zegarek gdzieś jeszcze na Bliskim Wschodzie i wybrał sobie Casio. No i chciał tą bransoletkę, a facet mówi: o no, ta bransoletka nie, to jest Casio, to jest bransoletka Casio. One będą ze sobą pasować. I nie chciał mu sprzedać bransoletki innej firmy, chociaż nie wiem, tam jakieś było. I ja uważam, że jeśli używam korpusu Canona, to najlepiej kupić obiektyw Canona. Jeśli używam korpusu Nikona, najlepiej kupić obiektyw Nikona. Nie mam żadnych niespodzianek, żadnych wpadek. Wiem, że ten sprzęt będzie działał mi stąd do wieczności jeszcze dłużej. Zmienię korpus, a obiektyw mi zostanie. I warto nawet na ten pierwszy obiektyw pominąć ten obiektyw kitowy, ten podstawowy, który później będziesz chodzić i tak, no zamieniłbym obiektyw, ale mam, to tak szkoda. Lepiej już wtedy szarpnąć się, dołożyć jeszcze 1000 zł. To co ja robiłem zdjęcia, to był akurat Canon miał promocję i R50 z obiektywem 18-150 w bardzo przyzwoitej cenie można było kupić. I warto popolować na takie zestawy, gdzie albo kupić sam korpus, albo właśnie na takie zestawy, gdzie ten lepszy obiektyw dołożą. Albo po prostu ponegocjować w sklepie, że a może byśmy wymienili. Oni czasami są otwarci, znaczy czasami, no, oni są otwarci na różnego rodzaju negocjacje. Wchodząc, warto podyskutować w sklepie, czy on przypadkiem by nie zamienił tego kitowego, oczywiście za dopłatą, no, bo jakżeby inaczej, na obiektyw trochę lepszy, który będziesz używał dłużej, z większą satysfakcją. Prawda, Zorka? Chwileczko. Także polecam Ci kupowanie nawet na początek troszkę lepszych, troszkę droższych obiektywów. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć. Cudzyczka. Przestaję gadać, to Ci się znudziło. Idziesz.